To, co tutaj zobaczyliśmy z panem ministrem rolnictwa, to niebywały przykład sukcesu grupy producenckiej. My zachęcamy do tego wszędzie, gdzie jesteśmy, zwłaszcza w branży rolniczej, żeby się rolnicy ze sobą dogadywali, żeby byli razem, bo wtedy ich siła negocjacyjna jest większa wobec zarówno sprzedawców, jak coś muszą kupić, ale także wobec nabywców. Przecież jak sprzedawałby pojedynczy rolnik z tej grupy producenckiej FAS Gro do któregokolwiek z nabywców, to na pewno by nie wynegocjował takiej ceny. Możemy być tego pewni. Więc pracujemy nad tym z panem ministrem rolnictwa, żeby wypracować jeszcze bardziej korzystne mechanizmy promujące polską, z jednej strony można powiedzieć spółdzielczość, ale też promujące po prostu grupy producenckie. Promujące to, aby się rolnicy ze sobą razem dogadywali, siadali przy jednym stole i wtedy, żeby po prostu ich racje były na wierzchu. O to nam tutaj w tym wszystkim chodzi. Bo rolnictwo jest naszą dumą. Co potrzeba jest polskiemu rolnictwu? Potrzeba jest właśnie większego wsparcia ze strony państwa, ale także tej większej współpracy pomiędzy sobą, pomiędzy rolnikami. Te maszyny, które tutaj tak z uwagą oglądałem, bo niektóre, muszę przyznać, pierwszy raz w życiu widziałem takie, na przykład do zbioru groszku, są bardzo drogie. Nie będę mówił, ile kosztują, bo nie wiem, czy panowie sobie tego życzą, ale są bardzo drogie. I jednego rolnika pewnie nie byłoby na nie stać, ale kilkunastu, kilkudziesięciu, tutaj jest ponad 45, tak? 47 już rolników w tej grupie producenckiej. To żywy przykład tego, jak ona może działać. Dla dobra całej społeczności lokalnej. Zatrudnia ludzi, płaci podatki lokalne, ma współpracowników i kontrahentów, kooperantów polskich. I polskie rolnictwo, które w ten sposób ze sobą jest zintegrowane, jak ogniwa łańcucha połączone ze sobą, ma jeszcze większe szanse na europejskich stołach. Tutaj widzieliśmy to skrócenie drogi od pola do stołu w praktyce. Jak to może rzeczywiście wyglądać? Tak, żeby marża zostawała bardziej u polskich rolników, żeby zysk zostawał u polskich rolników. Szanowni Państwo, oprócz świetnej organizacji, jaką tutaj widzieliśmy, sprzętu, wiedzy, doświadczenia, podziwiamy to, gratulujemy wszystkim członkom tej grupy producenckiej i innych, potrzebna też jest infrastruktura wokół, czyli drogi dojazdowe, gminne, powiatowe. W to inwestuje państwo. Tutaj staramy się pomagać, inwestować szczególnie w infrastrukturę akurat wodną, melioracyjną, bo tu jesteśmy na Żuławach, gdzie akurat warunki klimatyczne, warunki glebowe tego wymagają, terenowe, warunki terenowe tego wymagają. Tu konstruujemy z panem posłem Smolińskim, z panem posłem Płażyńskim specjalny program właśnie na taki program w ramach Polskiego Ładu, który ma wesprzeć inwestycje, które są zapuszczone. Od kilkudziesięciu lat czasami nie inwestowano tak, jak trzeba było po prostu w kulturę produkcji rolnej. To już widać wyraźnie, szanowni państwo, że wieś polska, polskie rolnictwo to nie tylko polska duma, ale także nadzieja. Nadzieja na znakomity rozwój gospodarczy w przyszłości, na to, że polskie smaczne produkty ekologiczne, bardzo dobre, pyszne, będą królowały jeszcze bardziej na europejskich stołach. Bo już ten podbój się odbywa, ale polska zdrowa żywność, najsmaczniejsza, ma jeszcze większe szanse. A my zrobimy wszystko z panem ministrem rolnictwa, żeby te szanse polskiego rolnictwa, szanse polskich grup producenckich jeszcze bardziej wzmocnić, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra rolnictwa, pana Grzegorza Pudę. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za tą obecność dzisiaj tutaj, w momencie, kiedy trwają żniwa. Jadąc tutaj z panem premierem, też kilkukrotnie mijaliśmy pojazdy na drogach i z tego miejsca również apeluję o to, aby kierowcy wybaczyli rolnikom, że w ramach ich pracy czasem muszą wolniej przemieszczać się po tych drogach. Oni przecież jako
pracodawcy, jako również te osoby, które zajmują się bezpośrednio swoją działalnością, muszą po tych drogach jechać, żeby dojechać do swojego miejsca pracy. I mam nadzieję, że kierowcy zwolnią te parę sekund, nikogo na pewno nie zbawi. Ale pan premier dzisiaj mówił o bardzo ważnej formie, o formie współpracy. Otóż, szanowni państwo, każdy rolnik doskonale wie, że aby móc zbierać żniwa, musi najpierw powstać ziarno, musimy najpierw zasiać ziarno po to, aby w przyszłości, czy na koniec sezonu, czy w trakcie sezonu zbierać żniwa i można było to sprzedać. Tu takim elementem, o którym możemy mówić jako to ziarno, był pomysł. Pomysł, który polega na tym, że rolnicy wspólnie dogadują się, zawierają pewne porozumienie po to, aby teraz można było zbierać żniwa z tego pomysłu, który zawiązał się kilka czy kilkanaście nawet lat temu. To wszystko, co tu widzimy, jest elementem tego zasiania, tej dobrej współpracy, tego dobrego ziarna, które padło na dobry grunt i jesteśmy w miejscu, które jest przykładem świetnej współpracy pomiędzy rolnikami. Oczywiście zawsze są różne poglądy, zawsze mamy do czynienia z różnymi pomysłami, ale jednak widać, że ta współpraca rolników, która tutaj przyniosła te efekty, która przyniosła dobre efekty, jest możliwa i te grupy producenckie w takiej formie jak tutaj w Polsce również mogą się rozwijać. W związku z tym jest wielki apel również do wszystkich rolników, aby wzorem takich dobrych gospodarstw, właśnie takich jak tutaj, tej grupy producentów, aby dogadywać się wzajemnie i prowadzić prace, które mają z jednej strony na celu wyprodukowanie, ale z drugiej strony również zwiększanie możliwości sprzedaży, zwiększanie tego obszaru, aby można było wspólnie wychodzić do dużych podmiotów z dużym, jednolitym, równym materiałem dobrej jakości, aby te wszystkie podmioty, które skupują od rolników ich plony, też mieli tutaj możliwość zawierania korzystnych umów, a rolnicy, żeby mogli korzystać na tych umowach, które są przez nich zawierane. I na sam koniec, szanowni państwo, również ten plan, o którym mówiliśmy jednokrotnie, Krajowy Plan Odbudowy. Oprócz wspierania dużego przetwórstwa, my również w ramach Krajowego Planu Odbudowy będziemy wspierać to mniejsze przetwórstwo. Warto to powiedzieć, w ramach naszego planu odbudowy chcemy, aby powstawały w Polsce w jak największej ilości małe targowiska, manufaktury spożywcze, które zostały zapowiedziane i zrobimy wszystko, aby podmioty takie jak ten, jak tutaj grupa producentów, również nie musiała martwić się o to, że poszukuje nowych rynków zbycia. Z pewnością ten kierunek, czyli od pola do stołu, czy przez ten łańcuch, skracanie łańcucha dostaw, to jest kierunek, który będzie służył z jednej strony rolnikom w postaci możliwości sprzedaży swoich produktów dla konsumentów i konsumentów, mieszkańców miast, którzy będą szybciej mogli sprawniej zakupić świeżej jakości polskie produkty na polskie stoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze, i bardzo proszę o zabranie głosu wiceprezesa grupy FASGRO, pana Wiesława Szpurę. Szanowny panie premierze, panie ministrze, szanowni goście. Otóż chciałbym powiedzieć, że my, już pan premier wspomniał, że jesteśmy takim żywym przykładem, że jeśli się chce, coś można zrobić. Oczywiście to wiele pracy kosztowało, wiele różnych wyrzeczeń, ale stworzyliśmy coś. Jest to przykład, że zwykły polski chłop również potrafi stawić czoła wyzwaniom, bo dzisiaj wiadomo, Europa jest dzisiaj jedną wioską i my dzisiaj konkurujemy swoimi produktami z Europą, z całym światem. Jesteśmy jeszcze w tej takiej sytuacji, że nasi główni odbiorcy, a więc warmińskie zakłady, a więc firma Rolux z Elbląga, suszarnia warzyw Jaworski, są to rodzinne biznesy polskie, polski kapitał, polski ten. I o to w tym wszystkim chodzi. I o to, żeby coś było polskie, bo panie premierze, tu wkoło nas tutaj mamy Anglików, z drugiej strony mamy Szkotów, z tej strony mamy Niemca, tam gdzieś Holendra. Także my osaczeni jesteśmy tym tak zwanym kapitałem, tylko że oni kapitał, to wie pan, przyszli z aktówką, nie? A dzisiaj robią kapitał u nas, bo pieniędzy to niewiele oni tutaj wnieśli do tego wszystkiego. Także myślę, że ład tylko... No trzeba troszeczkę pomóc. To, co pan minister wspomniał, że na te przetwórstwo, na takie te rzeczy, żeby to pomóc, bo no myśmy korzystali, bo przecież z gotówki, z kredytów gotówka, byśmy nie, nigdy nas by nie było stać na to, bo byśmy tego nie wytrzymali. Natomiast przy pomocy rządu, przy pomocy jakichś funduszy unijnych, myślę, że wiele dobrych rzeczy można zrobić w Polsce.